Piotr Krzepkowski, jeden z organizatorów niedzielnej imprezy w Konarach. Na którą godzinę planujemy rozpoczęcie tutaj imprezy motokrosowej? Rozpoczęcie imprezy będzie w godzinach 10-10.20 po odprawie zawodników. Uczestników, tak Państwo się spodziewacie na niedzielnych zawodach? No, ciężko jest tutaj określić ilość tych zawodników. Różnie. Na pierwszych zawodach było 70 kilku, 80. Tendencja jest wzrostowa. Na dzień dzisiejszy, tydzień przed zawodami, ponad 50 już jest zapisanych drogą internetową. Także podejrzewamy, że rekord padnie w tym roku na tych zawodach. Która to już jest impreza organizowana tutaj przez klub w Konarach? Prawdopodobnie czwarta, już ciężko tak określić, bo były oficjalne, mniej oficjalne, tych imprez może było troszeczkę i więcej. Czwarta huczna, czwarta taka huczna, duża, o zasięgu ogólnopolskim. Spodziewacie się Państwo jakichś wybitnych motocyklistów? Motocyklistów no ma być, paru się zapowiedziało, będzie Mateusz Ognisty, mistrz i wicemistrz z motokrosu. Mistrz Polski obecny Barański z Buzka, może Kwaśny przyjedzie, Krywul, ciężko powiedzieć, to wszystko zależy gdzie, kto, jakie zawody wybierze, każdy jedzie bliżej domu, jednak to są koszty dzisiaj dojazdu, koszty przygotowania sprzętu na takie zawody i każdy w tych czasach patrzy jednak na takie zawody w miarę niedaleko, w miarę tańsze, także na pewno ta czołówka się rozjedzie, z tym, że 19 kwietnia też w kilku rejonach Polski będą zawody rozgrywane, także na pewno tu nie przyjedzie cała Polska. Widzimy tutaj nieco zmieniony tor. Czego jest to wynikiem? No, klub licencję posiadał, nie posiadaliśmy licencji toru. No i postanowiliśmy sobie tutaj z zarządem, że jednak to będzie jakiś priorytet na 2009 rok. Jest zrobiona licencja toru, zrobił ją pan Marian Zupa z Gdańska. No cóż, no jest, są to uprawnienia, które nas uprawniają do zorganizowania Pucharu Polski, czy nawet Mistrzostw Polski, ale tak daleko idących aspiracji nie mamy i na razie, na dzień dzisiejszy ani nie mamy finansów, ani nie mamy takich planów, także zostajemy na Pucharze Czterech Torów, jest to i tak bardzo głośna i duża już impreza, także na tym na razie poprzestajemy. Ilu członków zrzesza klub w Konarach? Na dzień dzisiejszy jest zapisanych do klubu prawdopodobnie 40 bodajże 8 zawodników, z tym, że ta liczba cały czas rośnie, mamy zawodników z Buzka, którzy do nas się zapisali, z Kielc, z Krakowa, także nie tylko mamy obecnie na dzień dzisiejszy tutaj zawodników z powiatu jędrzejowskiego, jak i też z rejonów tutaj ościennych, z tych województw ościennych, także cały czas przybywa tych zawodników, chcą się dopisywać, bądź się dopisują, ta lista rośnie. Czego mogą spodziewać się widzowie podczas niedzielnych zawodów? Czy planowane są jakieś atrakcje także dla widzów? Dla widzów, no przede wszystkim dla widzów widowisko, tak jak mówiliśmy wcześniej, będzie kilku gości licencjonowanych z Polski, na pewno jest to widowiskowa dyscyplina sportu, dla malusińskich będzie tutaj zamek pompowany, będzie trampolina, będą samochodziki, jest catering bardzo profesjonalnie załatwiony, także no w sumie każdy coś tutaj znajdzie i będzie możliwość pojeżdżenia też quadem. Nudzić się na pewno nikt nie będzie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie.